Witajcie, Alton Polska z tej strony. Dzisiaj montujemy tutaj do tego murku, do tamtego murku i tutaj do tego samozamykacz Losinox VertiClose 2 Wall, czy VertiClose na mur. I ten już jest wyregulowany. Zobaczcie, rewelacja to działa. Szeroko się otwiera. Bardzo fajnie się zamyka. Tylko przy otworowaniu nie wzięliśmy też pod uwagę jednej rzeczy. Tam przy tamtej wcześniej furtce, że tutaj te profile wchodzą głęboko i nam się trochę tam skiepścił montaż, ale zaraz tam będziemy poprawiać. No ale tak to wygląda, tak to wygląda z zewnątrz. Bardzo fajnie jest to wykonane. Znaczy montaż jest wykonany dobrze, a bardzo fajnie jest wykonany sam samozamykacz, to mam na myśli, że doskonale się tu sprawdza. Tu jest lity beton, tylko tam niestety też jak wierciliśmy pod te kotwy chemiczne, bo jeżeli oglądacie nasze filmy, to wiecie, że my to na kotwach chemicznych montujemy. No to jest trochę z tym zabawy, tak? O, montujemy na takich kotwach chemicznych. Tutaj też akurat udało się dość głęboko w miarę tą wkręcić, że ona tutaj jest naprawdę taki kawał gdzieś, z 10 cm to na pewno. No nawet więcej chyba. No i tutaj też jest w miarę, ale tam wcześniej naprawdę bardzo słabo. Ale powiem wam, że ta chemia trzyma po prostu rewelacyjnie. Zwiercimy coś takiego, później przykręcamy płytę tą montażową, no i już przykręcamy sam samozamykacz. Nie będę po raz kolejny pokazywał całej procedury, tylko robimy taki, jak to się nazywa, chwalipost, że coś takiego fajnego trafiliśmy, akurat trzy lokalizacje, trzy furtki. No pracy dużo, bo to trzeba trochę się tutaj namordować z tym, ale efekt będzie zadowalający, jak sądzę. Także tutaj akurat sterowanie, ta regulacja wyszła od dołu, więc tu akurat w tych samozamykaczach, żeby zrobić regulację, trzeba odkręcić tam dwa imbusiki i zdjąć tą pokrywkę. No ale to wiecie, że raz wychodzi u góry, raz wychodzi u dołu, zależy od kierunku otwierania furtki. Ja tylko zawsze powtarzam, słuchajcie, żebyście trzymali te rozmiary, zobaczcie. Do góry się rusza, do dołu się rusza. Tak? I to o to chodzi, żeby to ramię w tej szynie pracowało jak najswobodniej, a wtedy będzie długo służył i nie będzie się to zużywało czy niszczyło. Dziękuję bardzo, zapraszam na stronę i jeszcze raz powtórzę, wysyłajcie zdjęcia furtek, bo naprawdę bardzo dużo ludzi zamawia te samozamykacze, znaczy nie te konkretnie, tylko ogólnie samozamykacze u nas. No ale jak to w naszym narodzie, kierujemy się niestety ceną, a zamawiacie samozamykacz SZ1 do na przykład takiej konstrukcji, gdzie no nie ma jak zamontować tego SZ1 na upartego bardzo, no do takiego słupka już by dało radę, ale jeżeli jest zawias już w murze bezpośrednio, no to już jest pozamiatany temat, tak? No dobrze, dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania, subskrypcji i tak dalej, tam co trzeba robić na tych stronach YouTube'owych. Dzięki.